Smoleńsk. Miasto to od zawsze było strategicznie ważne. Po wojnie w latach 1609-1618 Smoleńsk trafił w ręce polskie. Wojna wybuchła w roku 1632. W pierwszej fazie wojny Rosjanie zyskali ogromną przewagę, ale odsiecz Smoleńska pod dowództwem samego króla Władysława IV rozbiła armię rosyjską, jednak przez ciężką zimę rozpoczęto rokowania pokojowe. Zawarty w 1634 roku pokój wieczysty nad Polanówką kończył się źle dla Rzeczpospolitej. Król zrzekł się tytułu cara, a car pretensji do szeregu wschodnich ziem Rzeczpospolitej.